robi eko. Chronimy zagrożone gatunki drzew. Nasza planeta jest bogata w florę i faunę, ale około 30% gatunków drzew może niebawem zniknąć. Najbardziej wrażliwe drzewa to magnolie, muchówki rosnące w lasach deszczowych Azji, nazywanych zielonymi płucami świata, oraz dęby, klony i hebany. W Europie spada liczba jarzębin. W Ameryce Południowej szkodniki dziesiątkują populację jesionu. Nie tylko szkodniki niszczą drzewa, ale także ludzie. Wycinamy lasy, podpalamy trawy, a nie dbamy o to, żeby sadzić nowe drzewa. A drzewa potrzebne są do produkcji tlenu, którym oddychamy. Zanieczyszczamy środowisko. Nie dopuśćmy, żeby zagrożone drzewa wyginęły. Tak jak Sofora Toromiro, która wyginęła w latach 60. XX wieku.